Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, nowy rekord. Od 2016 roku mam już instalację fotowoltaiczne, jedne krótsze i drugie dłużej, ale nie było takiej sytuacji, żeby w grudniu była większa produkcja z fotowoltaiki jak w listopadzie. I dzisiaj mamy 30 grudnia, ale już 29 grudnia udało mi się przebić produkcję z listopada, która wynosi 290 kWh. Na dzisiaj już prawie 300 kWh jest, także za chwilę podejdziemy. A to wszystko za sprawą oczywiście tych dwóch instalacji. To są solar trackery 5 kW. On jest zablokowany cały czas na południe. Zobaczcie, już godzina jest, żeby nie było, 13:30. Zaciniony jest w połowie. I tutaj mamy drugi solar tracker, który jest delikatnie przesuwany z południowego wschodu na południe, jak jest akurat pogoda taka jak dzisiaj. I ten solar tracker działa u mnie najdłużej, bo od 2016 roku, a ten działa od 2020 roku. I w listopadzie nawet troszeczkę coś tego słońca pośledziłem, tylko taki był kiepski listopad, że grudzień go wyprzedził. Dodatkowo końcówka grudnia jest nie szokująca na tyle, ale taka zaskakująca, że nawet 2 dni udało mi się przeżyć praktycznie bez sieci. No, to co wyprodukowała fotowoltaika, wystarczyło na ogrzewanie dom pompą ciepła. No, oczywiście tam średnie temperatury było około plus 3, plus 4 stopnie, ale udało się ogarnąć przy tak niskim słońcu tej takiej niedużej produkcji, niby w zimie, w grudniu, praktycznie już styczeń, udało się ogarnąć. Także słuchajcie, podejdźmy jeszcze do falownika, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. I też mam dla Was Excela, bo połączyłem te dwie instalacje, jedną i drugą, teraz razem, bo one razem pracują, kiedyś były osobno liczone, teraz są razem, także te wszystkie wyniki z poprzednich lat też to połączyłem, także będzie fajnie to wyglądało. Także zobaczmy, co tam się dzieje na magazynach, czy w ogóle jeszcze przyjmują energię. Auto elektryczne dzisiaj jest na full naładowane, więcej w niego energii nie wejdzie. Słuchajcie, off-grid, czyli instalacja 2,4 kW na południowy wschód, bardzo dobrze sobie daje radę, prawie magazyn znowu do pełna naładowany. Wczoraj magazyn był rozładowany, w elektryka pchałem, bo już był też do pełna naładowany, także w grudniu jest problem z przeładowanymi magazynami, mimo że magazyn ma 15 kWh, za bardzo nie mam gdzie z niego tej energii upchnąć z niskonapięciowego. I te panele też bardzo fajnie się, słuchajcie, spisują. Patrząc dzisiaj na pogodę, przepiąłem sobie magazyny, myślę, ten jest w miarę doładowany, 40 kWh co ma z Tesli modułami. Przepiąłem trojaczkę, jeszcze podładuję trojaczkę, bo długo stoi. No i co? No i się okazało, że trojaczek pełny. Teraz coś tam się zaczyna, jakieś delikatne ruchy, no ale to jest cały czas, no już jest po południu, nie? Niskonapięciowy, no prawie full, prawie 28 V, 27,8 to już taka końcóweczka jest tak naprawdę. I jeszcze 28 A leci z tego kiepskiego kierunku i tutaj z tych dwóch panelisiów 12 A, także znowu niskonapięciowe będzie nabite do pełna. Obniżyłem mu próg do 25 V, także użytkowe mam tutaj z tych 15, 13 mam użytkowe cały czas. Woda! Woda nagrzana, 50 stopni, dzisiaj dużo wody było używane, ale kolektory jeszcze pracują. Jeszcze pracują, to słońce jest pod kątem i cały czas sobie bardzo ładnie pracują. Także dobrze, dobrze, niech tak się dzieje, słuchajcie. Będzie znowu tego, słuchajcie, 500 razy. I zobaczcie, pcham w sieć, bo nie mam gdzie tego już upchać. Ten wysokonapięciowy trojaczek jest naładowany. Z Tesli też jest naładowany, także no nie ma gdzie energii pchać, a zużycie mam 800 W. Pompy ciepła nie pracują, nic nie pracuje, bo jest ciepło na zewnątrz w miarę jak na tą porę roku. Magazyn naładowany do pełna. Myślałem, że trojaczek jest rozładowany, z trojaczkiem jest troszeczkę inna historia, zobaczcie, tylko 4 kWh u niego wsadziłem. Będzie o tym też film.
a z PV-ki mamy 17 kWh, ale co ważne, zobaczcie, jest 300 kWh. W listopadzie było 280 kWh, także już 20 kWh poszło więcej. A jeszcze dzień się nie skończył, jeszcze mamy jutro dzień, 31 grudnia, także no, ciekawie się zapowiada, troszeczkę tam miał dzisiaj po południu padać, a jest ten, pogoda, także bardzo dobrze. I temat trojaczka, bo jest podejrzenie, było podejrzenie, że są uszkodzone ogniwa, a jest troszeczkę inne podejrzenie. Tylko teraz jak jest do pełna doładowany, tego nie widać, ale jak był rozładowany tak bardzo, bardzo mocno z Hubertem, żeśmy tutaj walczyli, bo rozładowany był do 2,7 V aż zeszło. Trzeba było zmieniać we wejście progi, żeby go podładować, ale moment się wtedy podniosło, ale pokazało nam się wtedy na statystyce pach, 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 takie wysokie, wysokie, a reszta w miarę porówno, nie? Bo to jest tutaj jak ogniwa idą. Widzicie, teraz ogniwa siedzą równiusieńko. Na ostatni się nie patrzcie, bo tutaj mamy po 88 ogniw, także patrzymy się do 40 chyba, czy jakoś 4 mniej więcej. I o co chodzi? Ta bateria ma tutaj po 8 pakietów, takie pakiety, ma 12 pakietów, tu jest po 8, tu jest po 8, a tu jest 4 i 4. Na ogniwa, raz, dwa, trzy, cztery, tu jest 8, nie? Tu jest po 4. I okazało się, że te 4 są bardziej naładowane niż cała reszta. Czyli trzeba będzie po prostu tutaj porozpinać ogniwa i rozładować to, bo nie dało się tego zbalansować, nie było opcji, balansowaliśmy w jedną, w prawo, w lewo, nie dało rady. Trzeba dosłownie wziąć tutaj żarówkę, bo tu jest jakieś 18 chyba voltów, czy ileś, 37 razy 4, jak sobie ktoś policzy, to 3x4, 12, no to mówię, 12-voltową żarówkę, ale coś mocniejszego trzeba by ten, rozładować musimy te dwa pakiety i wtedy będzie można tą baterię naładować jeszcze wyżej, bo teraz te dwa pakiety ograniczają górę ładowania i tu jest właśnie problem, że ta zobaczy 4-2 volta wyłącza, a bateria tak naprawdę cała ma mniej, no i niestety, no tak to wygląda z tymi DEI kombinacjami. Także grudzień zaskakuje, dla mnie na plus, ja się cieszę, bo mimo starego prosumenta widzę możliwości tego wszystkiego. Tylko dalej mówię, złomu co nie miara trzeba mieć, żeby to w miarę poogarniać. No życie. Także niskonapięciowy, ja powiem wam, mi na długo teraz wystarczy, jak mam tą pojemność i pompa ciepła nawet do ciepłej wody użytkowej, jak jest podpięta, tylko nieużywana, bo kolektory ogarniają, no to już tej energii wystarczy na dłużej. Także bardzo fajnie, że to sypie. Czyli co? Lecimy do Excela. I słuchajcie, udało się ramkę przerobić. Kiedyś to były dwie osobne ramki. Teraz jest jedna. Także tutaj wam objaśnię na czarno. To jest Solar Tracker 385 kW. I tutaj już na czerwono zaczęło się już wspólna praca Solar Trackera 385 kW i Solar Trackera 5 kW, żeby to tak w miarę już było policzalne. Oczywiście one pracują dopiero razem od jakichś 2 miesięcy, ale to tak będzie ciężko było pokazywać, dwóch ramek z jednej, także podliczyłem jako wspólne i lecimy. Pierwsze co, zobaczcie, 300 kWh, w tym momencie już jest 302 kWh i brakuje do najlepszego grudnia. Mi się wydaje, że jutro temat będzie podgoniony i uda się przebić najlepszy grudzień, ale bardziej mnie tutaj, nas tutaj interesuje ta różnica, czyli już jest 20 kWh więcej jak w listopadzie, a niestety dlatego, że listopad był słaby, jak widzicie inne listopady były o wiele mocniejsze, jak się cofniemy. Tutaj już liczymy z pojedynczej, także patrzymy się na te czerwone bardziej, ale różnicę widać, prawda? Tutaj mamy za każdym razem listopad jest mocniejszy od grudnia. Tutaj się zdarzyło inaczej. Z drugiej strony bardzo dobrze, niech ta energia leci. I tak z ciekawości jeszcze chciałem wam pokazać, że już udało mi się przez te 7,5 roku, tak? Tu 7,5 roku wychodzi, wyprodukować 61 595 kWh, to jest prawie 10 000 kWh z 1 kW instalacji. To jest wszystko przeliczone dokładnie z jednej, z drugiej, żeby wyszło porówno tak jak ma być. I powiem wam, no bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze tutaj zmniejszymy, pokażę wam jak to
wygląda na wykresie słupkowym, bo chciałem wam tutaj pokazać tą różnicę. Zobaczcie, solar trackery w lecie, widać od razu jak tutaj jest wspólna praca jednego z drugim, a do pojedynczego, jakie są skoki od marca do października. No ale zobaczcie, styczeń, luty, no, luty już jest ta różnica, w styczniu nie ma różnicy, czy był jeden, czy było dwa, nawet było mniej przy dwóch, jak przy jednym. A czy nie, tu jest dwa, tak dobrze mówię, bo to 3 lata, raz, dwa, 3 lata, ale za dużych różnic nie ma. I tak samo listopad, grudzień, za dużych różnic nie ma, bo wtedy te solar trackery praktycznie nie śledzą. U mnie grudzień, styczeń są zablokowane w jednym kierunku i za dużo więcej tej energii, no niestety, nie ma. Ale grudzień zaskoczył. Także ja to traktuję, słuchajcie, jako ciekawostkę tak naprawdę i zobaczymy, co dalej. Już wiem, że... Także kombinacji, ciąg dalszy. I ja wiem, że muszę mieć minimum 30 kWh, 20-30 kWh, 20 użytkowego, 30 na zapas, no tak nawet przy takich już lepszych słońcach 30 kWh użytkowego magazynu energii, żeby to jako tako hulało. W lecie nie ma opcji, bo jak te dwa solar trackery się ruszą, no to 80 kWh produkcji na dobę to żaden problem, także nie ma opcji, żeby to gdzieś upchał. Ale okres przejściowy i właśnie okres zimowy najbardziej mnie interesuje i wtedy się udaje. I widać po takim grudniu, że no, czyste kWh zrobił, no ale w sezonie się robi 2000 kWh z tych samych instalacji. No i niestety, no tutaj taka loteria, kilka dni się pojawiło fajnych, teraz już o tam idzie chmura, śniegiem będzie waliło i z powrotem to samo, ale nabite magazyny, jeden, drugi, to na chwilę to wystarczy, także wysokonapięciowy, no na nockę wystarczy, niskonapięciowy na dużo dłużej, bo jednak tam nie mam aż takich dużych poborów, a na wysokonapięciowych praktycznie cały dom chodzi, czyli ja tam nie mam zamiaru, może nie oszczędzać, ale no kombinować, bo jest magazyn energii i jest ten, no tyle ile trzeba, tyle się używa i już, nie? Także szczęścia, zdrowia w nowym roku, już raczej filmu nie będzie teraz. Po nowym roku dopiero będzie podsumowanie miesiąca, później podsumowanie roku, jak przyjdzie rachunek. No i jeszcze dużo różnych ciekawostek odnośnie magazynu. Jak Hubert przyjedzie, będziemy go próbowali postawić na nogi. Może inaczej, może rozładować, żeby więcej niego weszło. Po prostu pojemności, no wydawało się, że uszkodzone ogniwo, a tutaj w drugą stronę przeładowane ogniwa i nie pozwala się magazynowi naładować do pełna. Także z drugiej strony dobrze, nie? Że magazyn jest bardzo fajnie sprawny. Zobaczymy, ile się z niego wyciągnie. Na razie było 10,5 kWh, około 14 powinno się z niego wydubać. No i zobaczymy, także w nowym roku szczęścia, zdrowia, pomyślności, czego tam tylko chcecie, także trzymajcie się ciepło. Cześć!